następnego punktu zgłoszony w trybie nagłym projekt uchwały referuje pan radny. Proszę bardzo. W sprawie utrzymania ruchu dwukierunkowego oraz zakazu parkowania i zatrzymywania się na ulicy Turowej. No i tu jest na podstawie paragrafu 4, nie będę tego czytał. Wnioskuje się do ZIKIT-u o utrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakazu parkowania i zatrzymywania się przy ulicy Turowej na odcinku 100 metrów liczone od skrzyżowania z ulicą Strąkową. Dodam, że po prostu taki znak tam jest na długości 100 metrów przy zakazie zatrzymywania się. Jest dodany, w związku z czym to się razem... Lecz nie napisać od skrzyżowania ze Strąkową, to... Ja jeszcze nie otworzyłem dyskusji, panie radny. Tak jest na znaku, więc ja to powtórzyłem. Jeśli wyrazimy taką wolę, to oczywiście zmienimy to. Uzasadnienie. Zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy uniemożliwi wyjazd ulicą Turonia z dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Trojecki w kierunku miasta oraz dowóz dzieci do szkoły czy przedszkola przy ulicy Strąkowej. Już w chwili obecnej, aby wyjechać z naszej dzielnicy, trzeba stać w korkach, a ruch jednokierunkowy na ulicy Turonia spowoduje ich wydłużenie. Dodatkowo w dzielnicy trwa budowa kilku budynków wielopiętrowych przy ulicy Zdun, które po zasiedleniu będą generować zwiększony ruch samochodów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Pan radny Bankowski, proszę bardzo. No to bym tylko dodał to, że od skrzyżowania ulicy z ulicą Stąkową do skrzyżowania z ulicą Łączną. Jeśli to jest napisane jest 100 metrów, na odcinku 100 metrów. Ale jak chce, to możemy to dopisać. Jest, jak uważacie, możecie zostawić, ale dla mnie to jest bardziej takie definitywne określenie, a 100 metrów to ktoś wyliczy, że 99 i stanie zaraz na 90. No to ja bym policzył 99, to faktycznie może na jednym setnym sobie stać. Dobrze, do ulicy. Tylko, że z drugiej strony też jest zakaz zatrzymywania siebie. Nie możesz. Do ulicy z Dunów, tak? Jeżeli pojazdodawca wrócił, prosimy o decyzję autopoprawką. Czyli utrzymywane to jest zapis ulega zmianie w jakim zakresie? Jest decyzja, bo Strąkowej jest. Ja pana radnego chciałem zapytać, czy wie, jaka jest długość ulicy. Dlatego bym się od tej długości na fachowca. Jeżeli napisali 100 metrów, to chyba to ktoś mierzył, nie? Na fałę by nie pisali. No różne są koleje działalności urzędników. Znak zatrzymywania i znak postój. Ale na ulicy Ruczej, na ulicy Strąkowej. Znaczy 100 metrów tam nie ma, ten znak jest, po to tam jest 100 metrów, że on wykracza poza 100 metrów, dlatego nikt tam nie staje, tam jest na przykład 80 metrów, a ten znak 100 metrów naprawdę jest tam przydatny. Na tej zasadzie on jest tam, tam nie ma 100 metrów na pewno. To znaczy według wskazań na znaku. Według wskazań na znaku. A tak to jest to niebezpieczne. Dopisaliśmy do ulicy Ruszaj. Ja bym jeszcze jedno zgłosił, bo jest, tam są znaki postawione, ty napisane mamy oraz zakazu parkowania. Nie ma takiego znaku. Mi się wydaje, że można... parkowanie zatrzymywania się. To ale jest, jeszcze to jest... nie skończyłem. Chciałbym, tam są znaki zakazu postoju i zatrzymywania się, a nie ma znaku za parkowania. Czyli lepiej skreślić parkowania i napisać oraz zakazu postoju i zatrzymywania się. Takie znaki, jakie teraz tam są. Tak, bo parkowania już jest zlikwidowane. Parkowania nie ma. To jest znaki, są po dwóch stronach zakaz postoju i zatrzymywania się. Prosimy do pana. Proszę o poprawkę wnosimy. Teraz parkowania czy postoju. Oraz ewentualną autopoprawkę dotyczącą długości. Tak, no to... Kolejności powinno być zatrzymywanie i postoju. Tak jest, odwrotnie. Tak jak jest na zatrzymywanie i postoju. Odwrotnie, zatrzymywanie. Zamiast parkowania. Przy ulicy Gadomie, na odcinku od ulicy Ruczaj do ulicy Strąkowej, tak? Zatrzymywanie i postoju. Tak. Na odcinku rozumiem od ulicy Strąkowej do ulicy Ruczaj, tak? Czy Ruczaj i Strąkowej, tak? Taka jest autopoprawka? Tak. Zatrzymywanie. W tym uzasadnieniu też ten zatrzymanie czy postoju. To będzie wjazd czy wyjazd? Sprawdzone by ten jednokierunkowy miał być. Bo nie dyskutujemy w tej chwili na jednokierunkowym, tylko na utrzymaniu dwukierunkowego. Dwukierunkowego, więc... Tak, dobrze, w uzasadnieniu co pisze?
Ale może napisać, bo to uzasadnienie jest takie niejasne. W związku z tym, że Państwa w związku z chęcią, czy jakoś prowadzenie... Proszę Państwa, albo prowadzimy dyskusję uporządkowaną, albo ogłaszam przerwę na przedyskutowanie. Nie ma po prostu tej przerwy robić. Nie, proszę Państwa. Albo. 5 minut przerwy. Chcecie dyskutować, możecie podyskutować. No bo ja bym proponowana zmiana, ale to jest uzasadnienie, przecież uzasadnienia nie głosujemy, tylko proponowana zmiana i będzie proponowana zmiana. Wznawiamy obrady. Czy została uzgodniona ostateczna wersja projektu uchwały? Teoretycznie tak. Proszę to uczynić. Otrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy Turonia. Zmieniamy kolejność i wnioskuje się do ZIKIT-u o otrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakaz zatrzymywania i postoju przy ulicy Turonia na odcinku z Tumu liczone od skrzyżowania z ulicą Stronkową do ulicy Ruczaj. I w uzasadnieniu jest tylko początek. Zmieniamy w związku z proponowaną zmianą organizacji ruchu na jednym kierunkowym. Uniemożliwiający zostanie wyjazd ulicą Turonia z dzielnicy 9 lat. No i dalej jest już. Ja mam obawę, żebyśmy pozwolili nie myśli na ruchu głupków, z uwagi na to, że ja osobiście nie wiem, jaka jest długość ulicy, bo jeżeli ta ulica jest krótsza, to w tym momencie zostaje odcinek i to nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli dłuższa, to nie ma problemu, jeżeli jest krótsza, to w tym momencie te 100 metrów wychodzi nam gdzieś tam po sesji za ulicą Turonia. Więc zastanawiam się, proszę bardzo. Skrzyżowania, tak jak jest, to sobie prześwić. Ustawić na całej długości. No. Nie, no, nie, ulica przyrobi za skrzyżowanie, idzie dalej. Ale na całej ulicy. Na ktoś tam był na tej ulicy, nie może być na całej ulicy Turonia. Bo tam jest zatoczka na ulicy Turonia, na której mogą parkować. Ale nie, ale Turonia jeszcze jest dalej, to do zbrojarzy. Po prostu na całej długości między skrzyżowaniami, tak jak Państwo proponują. Dobrze, wykreślam. Piszę od razu, że tam można. Więc wykreślam to 100 metrów na odcinku, tak, przy ulicy Turonia, na odcinku liczonym od skrzyżowania z ulicą Stronkową do ulicy Ruczaj. Dobrze, bo ta zatoczka, ona nie, to nie jest parkowanie na ulicy. Tak, no, ale czy my się ubiegamy o to, żeby tam też nie parkowali zatoczki? To jest osobny parking. Mogą tak odebrać? To jest osobny parking, to nie jest parkowanie na ulicy. No to ja bym napisał od Ruczaj do zatoczki. No, to jest osobny. Pan dopuszcza parkowanie za pożyczkę. Czy ja mam ogłosić przerwę? Nie, no zostawmy. Mogę podpowiedzieć? Proszę bardzo. Wydaje się, to między skrzyżowaniami wydaje się logiczne zupełnie. Dopisać z wyłączeniem zatoczki. No to mówię cały czas. Tam tak pisze na znaczach. Pisze, to ja to chcę powiedzieć. Właśnie tutaj zapisać, że jest proponowana wnioskodawcy. Ja to się ukrywam, że pominięcie miejsc przeznaczonych do parkowania, ale wykaże nasza nie. O to chodzi. Jest proponowana wnioskodawcy, aby uwzględnił, że na odcinku za wyjątkiem, za ale wyłączenie, będzie autopoprawką, wyłączenie za pomysłem. Tak. Proszę Państwa, wnioskodawca jeszcze raz odczytuje uzasadnienie, czy nam projekt. Nie uzasadnienie, tylko... Na razie odczytujemy paragraf pierwszy. Czyli z wyłączeniem zatoki. Ale co? Odpoczaj paragraf. Wnioskuje się do ZIKIT-u o otrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakazu zatrzymywania i postoju przy ulicy Turonia na odcinku liczonym od skrzyżowania z ulicy Stronkową do ulicy Ruczaj z wyłączeniem zatoki. Znaczy, bez tego się nie liczy, bez liczone. Bez liczone już. Bez liczone. Bez liczone. Bez liczone. Czytam jeszcze raz. Wnioskuje się do ZIKIT-u o otrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakazu zatrzymywania i postoju przy ulicy Turonia od skrzyżowania z ulicą Stronkową do ulicy Ruczej z wyłączeniem zatoki.
No, przebrnęliśmy. A ja chciałabym właśnie kwestii uzasadnienia, dlatego że jeżeli w paragrafie pierwszym wnioskujemy o otrzymanie ruchu dwukierunkowego, to w uzasadnieniu powinno być to wyliczone, dlaczego chcemy utrzymanie ruchu dwukierunkowego, bo to jest nielogiczne. Mam tutaj odwróconą argumentację. Jest zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowo. Dlaczego nie wyjaśniamy, dlaczego chcemy, aby został utrzymany ruch dwukierunkowy? Wtedy uzasadnienie będzie logiczne. Teraz jest to odwrócona logika. No, póki co, dziewczynica jest dwukierunkowa. Szczerze mówiąc, w tej chwili mnie nie interesuje. Ja gdzieś muszę napisać, że ja nie chcę ulicy jednokierunkowej, ale przede wszystkim utrzymuję ulicę dwukierunkową, dlatego, bo umożliwia on nam wjazd i tak dalej. To jest kilka powodów. Dobrze, więc ja... Ja mam taką propozycję. Jeżeli to nie jest takie pilne, po prostu wycofać na razie tą uchwałę, dopracować ją na następną sesję, bo naprawdę to nie ma sensu, tak jak będziemy pięć razy robić przerwę. Ale czy to jest zarząd? Proszę powiedzieć, żeby zarząd według własnego, własnego uznania. Nie, to wnioskodawca jest. Ponieważ my będziemy głosować uchwałę, a nie uzasadnienie. Ale nie, uzasadnienie jest integralną częścią projektu uchwały. Zawsze Państwo na to zwracacie uwagę. Ale dobrze, to jeśli Państwo tak uważacie, to napiszmy według kompetencji dzielnicy, tak jak Państwo generalnie 99 rzeczy uzasadniacie i będzie po pokocie. Tam, gdzie wynika to. No, ale taka jest kompetencja. Z kompetencji. Ja może przeczytam kompetencje. Paragraf 4, punkt 5. C, podpunkt. Inwestycje komunalne oraz rozwój oraz rozwiązywanie ruchu komunikacyjnego. Takie są nasze kompetencje, możemy to wpisać i jest to pokój. Ale to jest uzasadnienie do uchwały. To jest to, co my możemy. Że, czym, to jest zakres taki, gdzie możemy zrobić problem. Natomiast projekt uchwały obejmuje w sposób obowiązkowy uzasadnienie. Nie ma takiego czegoś jak obowiązkowe uzasadnienie uchwały. Jest, proszę przeczytać regulamin. Nie ma, ale nie ma. Ale o co chodzi zarządowy? Bo tu do końca już nie wiadomo. Ale nie ma wiadomo. Nam chodzi o uzasadnienie. Mówimy, że argumentacja jest odwrócona, tak? No i prosi go poprawy. Proszę odwrócić zgodnie ze wnioskodawca nam daje do zrobienia. Proszę bardzo. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, która nie wiem, czy może w ostatnim okresie czasu, ale czasami się pojawia, na zasadzie palca wskazującego. Temat był omawiany na wczorajszej Komisji Infrastruktury Budowlanej. Radny Marek zobowiązał się, że przygotuje taką uchwałę w wersji elektronicznej. Nie, na dzisiaj. Nie, tak? Nie było jeszcze. Teraz mamy przygotowany projekt uchwały. Mamy co do niego wątpliwości my jako odbiorcy. Natomiast w kompetencji czy w chęci w ogóle, bo to była twoja inicjatywa, w chęci jest przygotowanie poprawnej uchwały. Chcemy ją głosować, żeby była poprawnie. Proszę przygotować poprawnie, bo powiem szczerze, w tym momencie wątpliwości jest mnóstwo, a jako radni chcemy, że tak powiem, mieć swój poprawny wizerunek na zewnątrz. Więc nie głosujmy uchwały, bo to brzmi trochę no, dziwny, czy nie, że żeby przewodniczący Komisji Infrastruktury pomógł swojemu koledze z przepraszam najmocniej, to nie była moja inicjatywa. To nie chodzi o inicjatywę, chodzi o to, żebyście wy dwójkę w takim razie siedli i napisali to uzasadnienie. Tak jak powinno brzmieć. Przepraszam, zasada palca wskazującego dyrektora. To nie kurwa. Ale była inicjatywa kolegi radnego, miał przygotować do budowy. Nie należy do Komisji Infrastruktury. Proponuję, żeby pan koledze napisać uzasadnienie takie, jak powinno być. Pani radna, dziękuję. Słucham pana radnego. Ja uważam, że jest uchwała dobrze napisana, uzasadnienie jest logiczne i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zagłosowali teraz. Jeśli nie zagłosujemy, prowadzą nam jednokierunkowy i będziemy wyjeżdżać, jak tu mieszkamy w Ławie Wilka,
Będziemy wyjeżdżać te 15 minut dłużej. Już się od czasu do czasu stoi, jak są zakorkowane, była Turonia zakorkowana. Stało się do ulicy Zbrojarzy wchodzić. Stało się, mi się czekało, żeby się mogły te samochody 2 minuty. Państwo robicie po prostu obstrukcję i nic więcej. Tylko i wyłącznie. Ja pozwolę złożyć formalny wniosek, ponieważ nie może być tak, żeby praktycznie to, co kolega mówił, jeżeli się podejmujemy, jesteśmy radni, wobec tego każdy ma te same uprawnienia i te same obowiązki, wobec tego, jeżeli ktoś praktycznie się rzeczywiście podejmie pewnych rzeczy, powinien dopełnić minimum, że tak powiem, no, pewnej staranności, żeby coś, co wychodzi od nas, powinno być miarę. Tu uważamy, że praktycznie uzasadnienie ma pewne elementy, które praktycznie powinny ulec zmianie. Wobec tego ja proponuję 15 minut przerwy na to, żeby w gronie, że tak powiem, osób, bo jest grupa, ja rozumiem, że jest grupa radnych, która podpisała do ten, żeby po prostu dopracować to uzasadnienie, gdzie praktycznie podkreślić w uchwale podkreślić przede wszystkim to, że to jest ulica w tej chwili aktualnie dwukierunkowa. I dlaczego dwukierunkowa ma być utrzymana? Bo nam na tym zależy, a nie, że tak powiem, wprowadzenie alternatywy ulicy jednokierunkowej. Koniec. Jestem o to uprzedni kierunku. Dziękuję. Wniosek formalny ma pierwszeństwo przed innymi 15 minut. Jest uzasadnienie. Istniejący obecnie ruch dwukierunkowy zapewnia płynność przejazdu tym odcinkiem drogi. Zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy uniemożliwi wyjazd ulicą Turonia z terenu dzielnicy 9 na dzielniki Bory Trojeckiej w kierunku centrum Krakowa, w tym dowóz dzieci do szkoły i przedszkola przy ulicy Strunkowej. Już w chwili obecnej, aby wyjechać z naszej dzielnicy, trzeba stać w korkach, a ruch jednokierunkowy na ulicy Turonia spowoduje wydłużenie. Dodatkowo w dzielnicy trwa obecnie budowa kilku budynków wielorodzinnych przy ulicy Zdun, które po zasiedleniu wygenerują zwiększony ruch samochodowy. Dobrze, można ten tekst? Proszę Państwa, rozumiem, że nie muszę ogłaszać dyskusji, tylko poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.